Witajcie, ja jestem Cepotworek, a to jest kolejny, niesamowity, niepowtarzalny i jakże cudowny odcinek na moim kanale. Dzisiaj z moją Fezu, siema. Hello. No i słuchajcie, ogólnie dzisiaj z Fezem będziemy rywalizowali na Bedwarsach na serwerze DerpMC. I teraz tak, Fezu, jako że jesteś w sumie pierwszy raz na moim kanale, to występujesz pierwszy raz na moim kanale, to tutaj masz taki priorytet i masz tutaj taki bonus ode mnie. Ile chciałbyś lajków, żeby wystąpić ponownie? Łapek, no to 200 może, o coś takiego, o. 200 lajków, kochani, 200 lajków i ten zielonowłosy koleżka wystąpi jeszcze raz u mnie na odcinku, na pewno nie ostatni. Myślę, że mnie nie zawiedziecie i zostawicie tego tą łapeczkę i ogólnie zostawcie też subika i łapeczkę u Feza, no bo generalnie tak. I my już nie przedłużamy i idziemy na raid. Więc jesteśmy na arence i ogólnie, słuchajcie, nie powiedziałem wam jeszcze, bo mamy ogólnie wyzwania od was, od widzów. Możecie pisać w ogóle wyzwania na odcinki w komentarzach i będzie, teraz wyświetla wam się komentarz, że ogólnie gramy teraz tylko na drewniane rzeczy, nie? Wiesz, o co chodzi, Fezu? Wiem, ogarniam, tylko boję się, że przegram, stary, bo ja się nie umiem bić i mieczyk zawsze mnie na przykład ratował. Ja też nie. A z drewnianym pewnie zginę. No, ej, nie, serio, to jest, no, też ogólnie... Możecie sobie sami spróbować, wejść na serwer, no i sobie zagrać i zobaczyć, czy jest to łatwe, jest to ciężkie. Teraz będziecie mieli pokazane, jak nam to będzie szło, jak to będzie w naszym wykonaniu wyglądało. Jesteśmy sobie w ogóle na rękach solowych, więc rywalizujemy ze sobą. No i mam nadzieję, że tutaj uda mi się pokazać, że jednak Cepotworek to jednak kozak jest. Ale no nie no, oczywiście powiem tak, no oglądałem, przygotowałem się na ten odcinek, oglądałem filmy Feza, wiem, jakie tutaj taktyki używa, więc tak naprawdę myślę, że będzie łatwo. Nie będzie to trudny. Challenge for me. To ja będę miał w takim razie problem, no. Stary, i to nie będzie bardzo... Nie będzie fajnie. No. Tak? Nie no, w sumie... No teraz będzie takie MMA w sumie, Gala Fighter. I właśnie, no. Miałem się ciebie pytać, stary, budować czy też mamy drewnem? O nie, no. Dobra, to ja z wyspy nie... No ja serio, bo ja mam taką... Robię. Ja łóżko budowałem całe drewnem teraz i teraz zbieram na ten, na most, żeby móc, bo kurde, nie mogę się w ogóle ruszyć z tej wyspy, nie? Ale chociaż dobrze o tyle, że można drewnem, nie? Tak, to już w ogóle baby lipa. Ogólnie mamy, jedyne co mamy, to mamy itemki z klasy, żelazne itemki mamy, masz też tego rycerza klasy? W sumie to nie wziąłem go, bo mam budowniczego, ale dobra, stary, ja bez tego cię pokonam, to nie musisz się nawet o to martwić. Co ty gadasz? Tam, oj ty, no taki dobra, no i zobaczymy, lecimy, zobaczymy, kochani, no ja się nie będę, ja to się nie będę dawał, nie ma forów ogólnie. No, i mam nadzieję, że w ogóle odcinek z Fezem się wam spodoba. Jest to osoba, która pierwszy raz występuje u mnie na kanale, także myślę, że miło i cieplutko go przyjmiecie. O nie, już na mnie ktoś idzie, no czemu? No Jezu, ale Jezu, jaki to jest niedobry, niemiły labus, no co on robi? Już mi łóżko rozwalił, no przecież to jest smutno. Najgorzej. O nie. No nie, i przegram pierwszą rundę przez ciebie, no co za parówa, no i na jednym serduszku mnie zabił, no jak... To jest najgorsze. Nie pozdrawiam, Salar. Ja wiem, kim jesteś, Salar. Wiem, że jesteś moim stałym widzem generalnie. I nie pozdrawiam cię bardzo serdecznie, ponieważ... Pozdrawiam cię nieserdecznie, bo przez ciebie przegrałem challenge z Fezem i przez to jest 1-0. No i widzimy się na kolejnej arence. Okej, więc leci kolejna arena. Nie wbił Salar, także kozak totalny. Nie zabije mnie nikt teraz. No i lecimy. Bo no, przecież Fezu to mnie nie zabije, co wy? Chyba nie. Właśnie jesteście. Nie. Nie, myślałem, że jesteś koło mnie, kurde, nie fart. Gdzie ty jesteś? W ogóle po drugiej stronie, stary, nie? Morski, ja, ty jesteś tam, a ja widzę twój ten, twój reaktor widzę. W ogóle fajna mapka, bardzo lubię tą mapkę swoją drogą. Nie jest zła. Jedna z moich ulubionych. Pozdrawiam ktoś YouTube. Pozdrawiam, Kubuś, piąteczka dla ciebie. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Jeżeli mnie wyeliminujesz, to nie pozdrawiam serdecznie, ale jeżeli mnie nie wyeliminujesz, to pozdrawiam. Ale to nawet jeszcze ja pozdrawiam bardzo serdecznie, o. A, no właśnie. No i ogólnie zaraz musimy się wybrać do Feza, bo jeszcze nie było tej takiej kluczowej potyczki na tym odcinku. Nie trzeba, poważnie. Poradzę sobie bez ciebie. Tak mówisz. Dobra, dobra, ja tutaj już powoli sniki piki lecę sobie, ale no, wiecie, jest problem o tyle, że ja mogę się budować tylko i wyłącznie z drewna, więc mamy, inni gracze na ręce mają tą przewagę, że mogą budować się z wełny i mają łatwiej, po prostu, bo wełna jest za żelazo, a jak sami wiecie, drewno jest za złoto, a złoto dropi rzadziej. Ja ci przypomnę jednej rzeczy, żebyś nie miał takiego trudnego życia, bo masz jeszcze patik do teleportacji ogólnie. A ja wiem, ja wiem o tym, tylko że ja potem, wiesz co, będę musiał czekać, aż się, żeby się cofnąć, nie? Z powrotem jakby do siebie, dobra, nie? Dobra, bo myślę, że zapomniałeś, bo tak, nie wiem.
Ale to dodatek. No nie, no wiesz, pamiętałem o tym o tych gadżetach, bo wiem, że znaczy w pierwszej ręce szczerze nie wziąłem gadżetu, bo jeszcze nawet wiesz co, nie planowałem się z nikim klepać. Chciałem iść wtedy po diamenty od razu, a zobaczyłem, że ktoś do mnie wraca i nawet nie zdążyłem wziąć, więc no. W sumie trochę lipa, ale nie no, dobra, lecimy. Bo kurde, tam ktoś jest i teraz się zastanawiam, dobra, żółty idzie po diamenty, moje diamenty, ale no ja muszę budować łóżko, także są rzeczy ważne, ważniejsze, łóżko jest najważniejsze w tym przypadku, więc o, cyk, cyk, dobra. Kozak, nie wiem jak tobie idzie, no ja tutaj powiem ci, że już ładnie, łóżko obudowane tak naprawdę, most prawie zbudowany, no powiem ci, jest not bad. U mnie, stary, też podobnie, powolutku do przodu, tylko kurde tam... Ten niebieski w ogóle idzie do żółtego. O nie, to on będzie chciał mi cię później zabić. Ja się muszę, stary, streszczać w takim razie. Aha, ja idę teraz, słuchaj, do żółtego, powiem ci, że wbiłem. I żółty jest ogólnie w miarę kozak, bym powiedział. Nie, no nie, trochę go laguje, dobra, żółtego jednak laguje. Myślałem, że jest kozakiem, ale jednak trochę go laguje. Ja niestety nie mam, mogę kupić tylko żelazny ten, znaczy może mogę tylko kilof kupić jeden. Jakby jedną opcję na kilof mam. Drewniany ten, tylko, stary. Drewniany, bez kitu, dobra. Czarny do mnie poszedł, no nie. Ale parówa. Ej, bo ja mam problem, bo ten niebieski jest odpalony. A ty znowu zginąłeś, ty, no serio? Ja. Potworek, bo ty to tak dzisiaj bez formy chyba. No bez formy, no zero formy, zero skilla. Ja nie wiem, co się dzieje, wszyscy mnie uwzięli strasznie. Zostawcie lajka i na pewno wtedy mi się uda. No więc, kochani, jest 2-0. Ogólnie gramy coś takiego, że gramy do 3 zwycięstw. Mam nadzieję, że... uda mi się odrobić straty, no zobaczymy, no kurczę, naprawdę jest lipa straszna. Ten żółty mnie tutaj zmylił, zbajerował mnie żółty i tak wyszło i przegrałem kolejną arenkę z Fezem. Okej, słuchajcie, więc teraz wbiliśmy sobie na troszkę inny tryb, a mianowicie na Bedwarsy, ale laki blokowe. Będzie teraz troszkę inaczej, może troszkę łatwiej, może troszkę trudniej, zobaczymy. Ogólnie nie jesteśmy w party, jeżeli nas doda do party, to będzie zabawnie. No ale miejmy nadzieję, że będziemy w różnych teamach. No i lecimy, kochani, zobaczymy. No, ja liczę tutaj na pierwsze moje zwycięstwo w tym odcinku. No i dobra, okej, okay, jestem z Mają. Siema, Maja. O, stary, wiesz, co się stało? Jesteś koło mnie. Co się jesteś stało? Koło mnie, stary, teraz można ty walkę jesteś stoczyć. Żółtych. Dobra, no i wreszcie, ja na to czekałem. Ej, a łuk liczymy jako drewniany przedmiot, czy nie? Jak to liczymy? Łuk, nie wiem. Jak liczymy ej, ty, łuk? Stary, nie, bo ty lodowy most mnie oszukał. Co? Jak, co ty no, gadasz? A no tak, zginąłeś. No, zaczął budować, kurde. O nie, najgorzej. A bo ty chciałeś już lodowym mostem do mnie. Aj, stary! Ej, w ogóle wiesz o tym, że oni nam zabudowują łóżko ten. Jakby nasi teammate'ci zabudują łóżko normalnie, nie? To my już teraz jakby tak naprawdę tylko my musimy grać sobie tutaj na te drewniane rzeczy. Ale ja. Trochę tak, tylko że u mnie to łóżko zostawili, kurde. Ja muszę się nim zająć, co nie? Więc jest słabo. O, to lipa, a ty możesz tylko drewnem obudowywać, pamiętasz? Pamiętam, stary. O nie, najgorzej, kurde, czekaj. To mi się nie toperze cały czas respią, ja tu prędzej zginę za pomocą nich niż za pomocą ciebie. A mi też się nie, a powiem ci, że trafił ci już jakiś Arab, bo mi się nie, żaden jeszcze nie trafił. Nie ma ani jednego, stary, aż się dziwię. No, ja też, żebym tylko teraz nie przedobrzyć, nie? Otwieram te lucky bloki, ej, dobra, no nie trafił mi się żaden Arab jeszcze z tych lucky bloków, ja nie wiem, serio. Chyba coś tutaj zaupdate'owali, nie? I usunęli może. O, ej, ale jak wypada mi ten czawawał, no to też jej nie mogę użyć, nie? Kurczę. Nie możemy, chyba nie. Ogólnie ciastko, jak ci wypadnie, to możesz zjeść ciastko, nie? Z tego super nawet tego. Sobie zaraz ją, ten, zjem, nie? I będzie śmiesznie. No i kozak, dobra. Mam coś superanckiego. Dobra, stary, to teraz już no przegrasz nie. W tym momencie przez to. No nie trafiłem, kurde. Co wy tam macie? Kolorową pełne, stary. Nic, ja ci nie powiem. Ej, byku, zobacz, bo ja tego nie mogę zniszczyć, halo. Ej, odwróć się, zobacz. No nie, on chyba nie ogarnia, no dobra. Maja nie ogarnia aż jak tak bardzo. Dobra, no elegancko. Co za gość? Widzieliście, jak się skampił? Nic się nie odzywał specjalnie, a teraz czu i mnie z łuku zestrzelił. No najgorzej. Nie podoba ja mi się to. Już nie mam strzał. Ło, dobra, jest, potyczka. MMA Gala Fighter. Ło, dobra. Kurde. Twoje łóżko zostało zniszczone? No tak, nie, zniszczył nam łóżko, co? Chłop. No ale nie. To miła, dobra. No nie, spadłem, słuchajcie, przegrałem, Fezu rozwalił mnie na tym odcinku, ale udało mi się go zabić, także generalnie powiem tak, not bad. Ale bardziej, no takie też not good. No.
Fezu, w ogóle ty jeszcze żyjesz, nie? A ty tak, ty jeszcze żyjesz. Dwa raby wypadły tak swoją drogą. Ale przypał, no ja już odpadłem generalnie, więc słuchajcie, ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Słuchajcie, jeżeli chcecie więcej odcinków z tym panem, to zostawcie tutaj 200 lajków dla niego i napiszcie w komentarzu, co mogą napisać w komentarzu, Fezu? Drewniane ciasteczko. O, drewniane ciasteczko napiszcie w komentarzu, to ja wam przypnę serduszko i odpowiem. Także myślę, że fajna sprawa. No i możecie napisać teraz, czy Fezowi udało się wygrać, czy się nie udało. Myślę, że nikt z nas się tego nie dowie, bo... Albo nie, o, dowiecie się, jeżeli oglądacie do samego końca. Ja wam, o, napiszę wam w komentarzu, pod jakimś komentarzem odpowiem, czy udało się Fezowi wygrać, jeżeli ktoś się spyta. Także do zobaczenia, trzymajcie się, cześć. No i był ze mną Fezu, możecie pożegnać, hejka. No, pa, pa.